programie też musisz być i śpiewać najsmutniejszą piosenkę, tak? Opowiedz, jak tutaj jest źle. Tak, kocia niedola. O. Ach ty! Właśnie tak to wygląda mniej więcej, tak mam w życiu, to jest tak, oddaję to. Już garażowo? Tak, garażowo. Nie, wiem co oddaję moje najlepsze. Chodźcie. Nie miała okazji swoje życie, jak wygląda moje życie? Nie da się go pokazać. Po prostu nie da się go pokazać. Powiedz mi, po co mi, co to jest w ogóle? Nawet nie wiem, co to jest. Ach, wstyd po prostu, wstyd. Błagam tak, was, naprawdę, tak, aż tak. Jestem osobą dosyć zamkniętą w sobie i ciężko mi jest tak od tak z przyjemnością po prostu wyskakiwać na scenę, czy też dzielić się swoimi przemyśleniami przed kamerą. A z drugiej strony uważam, że jest tyle ciekawych ludzi, że naprawdę można ich prosić o wywiady, niekoniecznie mnie. Ja przecież tylko śpiewam. Twój pewny krok, każde spojrzenie. Coś, znów gubisz się sam. Zabieram ci ostatnią nadzieję, wiem. Jak pierwszy raz słyszałem Kaśkę Kowalską, to pamiętam, jak się oburzały rozmaite koleżanki uczące młodych ludzi, że tak się nie śpiewa. Co to znaczy, że tak się nie śpiewa? Nie ma czegoś tego, nie ma żadnych zasad w tym zawodzie, które koniecznie trzeba włożyć. Kaśka była na przekór i nadal jest właściwie na przekór. Jakby podsumowywać te lata, w których ona istnieje, to jest to dziewczyna, która przede wszystkim gdzieś w głowach ludzi została przez tą osobowość swoją. To, że się nie zmieniała, że nie szukała jakichś łatwych kąsków, tylko po prostu zostawała przy tym, co jest dla niej wartością i jak się okazało, dla ludzi też wartością. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie, dla mnie, śmiech. Czy masz takie poczucie, że się mogłaś oprzeć na facetach w swoim życiu? Tak, mogłam się oprzeć na moim ojcu. I to był dla mnie najważniejszy mężczyzna w moim życiu i wzór. Faceta, który pochodził z bardzo biednej rodziny i był bardzo pracowitym, bardzo dobrym człowiekiem. On dał bardzo wysoką poprzeczkę, tak jak ja postrzegam prawdziwego faceta. Z Pawłem basistą zwykle spotykamy się i pograć sobie tak zwane paletki. Paweł oczywiście gra bardzo zachowawczo. Co to było? A, cześć, ty? Ja zwykle po próbie, teraz mam taką stylówę, że nie kładę się, tylko jeszcze idę na zajęcia sportowe. Przez ileś lat, ileś tam stresu człowiek jest w stanie unieść, a później coś tam pęka w tobie i to niekoniecznie sam stres to wywoła, ale to wywoła też złe odżywianie, niedosypianie, wiek. Albo się człowiek opamięta, żeby to jeszcze próbować ratować, albo no jest coraz gorzej. Więc w moim przypadku naprawdę tutaj dobrze zadziałał ten sport. Kiedy nagrodą jest lepsze samopoczucie, byłam w stanie wykrzesać z siebie dużo sił.